Okej, okay, jesteśmy live, nie? Bo okay, coś pozmieniali tutaj, zawsze pop-up się pokazuje. Dobra, nieważne. Cześć i czołem, Paweł i Marcin z tej strony i witamy w 21. spotkaniu Drogi do Juniora. My mieliśmy dwutygodniową przerwę. Marcin w tym czasie orał to Springa. No tak, w sumie faktycznie, ja miałem. Mieliśmy dwutygodniową przerwę od spotkań, więc może tak. A Marcin dziennie pracował, ja trochę mniej dzielnie, ale w sumie też pod koniec zacząłem robić swój kurs Springa w końcu. Dobra, to co Marcinie, co mam u ciebie? Opowiadaj. Dobra, to tak jak już mówiliśmy, poza nagraniem przypomnę, głównym tematem to było dokończenie kursu Springa i to mi się udało. Co to znaczy dokończenie? To znaczy przeczytanie wszystkiego, zrozumienie, odpalenie przykładu jednego, drugiego, zrobienie notatek i na tym się to kończyło. Ewentualnie będę się douczał podczas tworzenia tej ostatniej aplikacji. Ogarnąłem Dockera i to myślę, że dosyć dokładnie. Aktualnie Docker był u Przemka Bykowskiego. On miał live'a 90-minutowego, także ogarnąłem sobie, zrobiłem notatki. No i tyle, nie? Jak czegoś nie będę wiedział, to zawsze mam notatki tam, że 10 stron, a nie tam 90 minut materiału. Ogarnąłem wielowątkowość. Też mam z tego notatki. Ogarnąłem architekturę mikroserwisów i tu kompletnie nie zagłębiałem się w implementację, tak jakby sama idea tego mikroserwisów. Hmm? No zebrałem pytania rekrutacyjne, żeby powoli sobie przygotowywać fiszki, żeby się uczyć, no bo tego będzie od cholery, także to już wiem. Także mogę pokazać, mam takich karteczek, na których będę mógł sobie wszystko zapisywać, 500. Także z Pawłem ustaliliśmy, że myślę, że może być ok, może styknie, jak nie to dokupię. Poprawiłem to koło fortuny, o którym była mowa już ich spotkań temu. Tam był taki problem, że tam było dużo, dużo poważnych problemów, tak w zasadzie. Przykładowo chociażby to, że się wynik na końcu nie zapisywał. No okazało się, że wystarczyło poświęcić te 90 minut, żeby poprawić wszystkie poważne błędy, tak na przykład jak to, że masz hasło i możesz jeszcze raz podać tą samą literę, która została odgadnięta i tak masz punkty, nie? Mhm. Także wszedłem w zasadzie my to robiliśmy w zasadzie chyba w marcu, także mamy teraz aktualnie sierpień, także po kilku miesiącach nieobecności wszedłem na 90 minut i poprawiłem to wszystko. Też oczekiwania zabrałeś, nie? Przez ten czas. Oj, zdecydowanie. W sensie wiesz, jak to dla mnie kiedyś było, jak sobie tak w marcu myślałem, kurde, jak ja to poprawię, nie? To teraz to było oczywiste w zasadzie, nie? A, no i takich ciekawszych rzeczy to jeszcze nie zacząłem kompletnie, ale jest pragmatyczny programista. Kompletnie nie ruszyłem, bo refaktoryzację jeszcze dzisiaj przed spotkaniem dłubałem od rana, żeby sobie do Worda porobić wszystkie notatki. Ale no myślę, że od, nie wiem, przyszłego tygodnia, może od następnego jeszcze będę sobie ją dłubał i też robił notatki, nie? Mhm. No, także u mnie to w zasadzie by było wszystko. No to git. Pytanka, czy masz Springa albo czegokolwiek z tego, co tam mówiłeś? Wiesz co, w zasadzie to mam takie dwa, które mi się tak zebrały, które moglibyśmy podyskutować o walidację danych. Czy jest sens przeprowadzać walidację danych na poziomie JPA, jeżeli ona jest już w Springu MVC? Wiesz co, jest. Moim zdaniem jest. Generalnie się powinno sprawdzać na każdym etapie, bo tak naprawdę, jak masz już to repozytorium, i to jest zapisane, to tak naprawdę powinieneś mieć na pewno ograniczenia choćby na bazie danych, tak, te podstawowe, długości na przykład, gdzie to jest możliwe, formaty, zakresy itd., tak, tam gdzie to jest możliwe, not nulle oczywiście i uniki, bo są takie najważniejsze rzeczy, nie? A wiadomo, jak ktoś się głupoty wpisze jako imię, to tego nie zwalczysz, nie? Ale takie rzeczy jak not null, unique i tak dalej, to powinno być na poziomie bazy danych na pewno zaznaczone. Ale tak naprawdę na każdym etapie, tak? Na etapie bazy danych, na etapie, gdy dane przychodzą z frontendu na backend i na poziomie frontendu. Na każdym etapie powinno się wejdować dane. Bo razem z rozwojem aplikacji tak naprawdę nigdy nie wiesz, skąd te dane przyjdą ci. Więc powinno by się mieć mindset, że pracując nad, nie wiem, kawałkiem gdzieś tam niskopoziomowo, który się łączy z bazą danych, zawsze tę walidację warto zrobić, bo teraz zakładasz, że dane przyjdą ci przez frontend, ten istniejący do tej pory backend i do ciebie, nie? A potem do bazy danych. Ale to czasem może się zmienić. Więc moim zdaniem na każdym etapie powinno się dane walidować. Bo po prostu może się zmienić, skąd one przyjdą w pewnym momencie.
i jak się zatnie, że dobra, to wszystko na frontendzie jest walidowane na stronce w JavaScriptie, to wszystko fajnie, ale w pewnym momencie na przykład resty dodajesz. No i dane przychodzą z zupełnie innego miejsca, nie przychodzą ci przez swoją stronkę. No i co? No i trzeba teraz dodawać coś, co już powinno być zrobione wcześniej na przykład, tak? I wcześniej by to o wiele mniej zajęło na przykład czasu, bo tak powiem organicznie rozwijane wraz z rozwojem aplikacji, a nagle musisz 20 tych walidacji dodać gdzieś tam na poziomie, nie? Więc generalnie warto to na każdym poziomie na tyle, na ile to ma sens i jest realistyczne sprawdzać, nie? Chociażby takie podstawowe rzeczy, czy jest pusty, czy jest nulem, czy jest w zakresie tam rozsądnym, tak? Dobra, to w takim razie odpowiedź jest jasna i klarowna, tak, ma sens. Jeszcze drugie, i to w zasadzie to było de facto przed spotkaniem przyszło mi na myśl, jak czytałem książkę właśnie o refaktoryzacji. W jakich wypadkach lepiej jest zacząć pisać kod od nowa niż refaktoryzować? Bo tam autor podawał, czekaj, kto jest autorem? Martin Fowler podawał, kiedy nie refaktoryzować i nie refaktoryzuj wtedy, jak musisz od nowa zapisać aplikację. I teraz takie pytanie, bo to jest ciężka odpowiedź, nie? W sensie tam dużo czynników się składa na to, czy... Tak, ale kwestia jest tego, że trochę już się pracuje i już parę było inicjatyw, słuchajcie, napiszmy coś od nowa, ok? I to nigdy się nie kończyło dobrze, bo jak masz z reguły, to wiesz, jak masz świeży, powiedzmy świeżo kilkuletni, nazwijmy to kod, no to wszystko w miarę działa, powiedzmy, jakoś tak wygląda, są jeszcze, pracują jeszcze ludzie, którzy wiedzą, jak to wszystko pracuje od podstaw z reguły i jest git, nie? A to mówisz o takich tych monolitycznych aplikacjach, co jest jeden programista, co jak pójdzie na urlop, to... No to są takie, czasami jak zarządzanie jest złe, to niestety tak to wygląda, ale no to kwestia zarządzania bardziej niż wiesz, niż tego. Natomiast kilka inicjatyw takich przeżyłem, słuchaj, napiszmy jakiś fragment od nowa albo coś i w sumie nie udało się nigdy za bardzo, udało się raz, o kim, znaczy inaczej. Bo głównie chodziło nam o to, że gdzieś tam jakiś, wiesz, kod był ciężki do zrozumienia i tak dalej, skomplikowany i tak dalej, ale on był skomplikowany z jakichś powodów, okay, z reguły biznesowych. I potem przypisano od nowa, dobra, mogliśmy użyć jakichś, wiesz, ładniejszych składni języka, napisać coś ładniej, a i tak dochodziły te wszystkie ify, sprawdzenia, komplikacje biznesowe i ten kod finalnie też nie był jakiś cudowny. Więc nie wiem, to się chyba udało raz, jak postanowiliśmy wydzielić kawałek z monolitu właśnie do osobnego serwisu, no powiedzmy, nazwijmy to mikroserwis, ale to architektura była mikroserwisowa, ale te serwisy wcale nie były mikro, okej, okay? Nazwijmy to. Natomiast, znaczy inaczej, może, wiesz, w tamtym wypadku to faktycznie był mikroserwis. Dlatego to się udało, bo to był kawałek kodu, który po prostu brał dane, walidował i zapisywał je do bazy. Tam logiki biznesowej to było tam jeden czy dwa dodatkowe sprawdzenia, czy tam sprawdzenie z cross-check z innymi danymi, nie? Więc to było proste i to w sumie wybraliśmy specjalnie taki kawałek, żeby to się, on był trochę brzydki, ale był prosty i to się faktycznie udało w miarę, bo nie bo się okazało potem, że narzut na komunikację dalej to był troszkę niepotrzebny, bo to nie było aż tak super, po prostu chcieliśmy się pobawić i coś tam wydzielić do mikroserwisu, nie? I to się udało, natomiast jeśli chodzi o wszystkie przypadki, gdzie faktycznie był skomplikowany kawałek kodu biznesowego, zaplątany, kilkuletni, już osoby, które to pracowały, nie, no, że powiem, nie chciałem powiedzieć, nie przyjmuję, że nie żyją, ale raczej żyją, tylko po prostu pracują gdzie indziej. Natomiast to się nie kończyło z reguły dobrze, nigdy się nie skończyło dobrze, bo to było takie, wiesz, dobra, programiści hura, napiszmy coś od nowa, bo nas to wkurza ten kawałek kodu, a potem się okazuje, że logika, która za tym stoi, no wymusza niestety skomplikowanie i wiesz, i wcale to ładnie działało, więc z reguły zawsze teraz, jak słyszę, to trzeba się postarać o ten odruch, a napiszę to od nowa, powstrzymać, tylko usiąść, zrozumieć i zacząć refaktorować, moim zdaniem, tak? No oczywiście są pewne przypadki, nie miałem jeszcze na szczęście takich, że aplikacja była, nie wiem, tak wolna, tak skomplikowana, oparta, nie wiem, na samych statykach i pisana w ogóle nie wiadomo jak, że trzeba było ją zaorać i napisać od nowa, okej? Tego nie przeżyłem. Bo też prawda jest taka, że żaden, jeśli jest aplikacja, która działa i zarabia pieniądze, to nikt z biznesu się nie zgodzi na to, że słuchajcie, no napiszmy wersję 2.0 od nowa, tak? Zawsze to jest jakiś taki, bardziej to jest, no, organicznie ewolucja, tak? Teraz na przykład projekt, w którym ja pracuję w Sabra teraz,
od długiego czasu w sumie już, to też na początku był taki prosty terminal tekstowy i powoli to obrastało funkcje graficzne, potem przyszedł czas właśnie na dodanie zamiast Java, za Swinga wtedy nawet, dodać normalny HTML, JavaScript, tak warstwę taką, nazwijmy to przeglądarkową, tak coraz bardziej ogranicznie to ładnie rozrastało, tak? I faktycznie teraz doszło do momentu, że tą starą część, która wiele, wiele lat temu powstała i była czysto tekstowa, po prostu wywalamy, tak? Ale nigdy, ale to naprawdę trwało lata, ten cały proces. Bo zresztą oprogramowanie, którym Sabre działa, to jest po prostu cudo archeologii też czasami. Bo to jest software, który ma ponad 50 lat i który dalej zarabia pieniądze, więc i w którym czasie trochę delikatnie obchodzić, nie? Gdzieś tam głęboko, głęboko. I ludzi, którzy pracują tam zupełnie tam na najniższych poziomach tego, co było na początku, to już no, niewielu zostało, nie? I niewiele osób tak super kojarzy, ale co też jest fajne, bo jest naprawdę no, wyzwanie. Wiesz, ktoś lubi wyzwania, to fajnie jest. Jeśli trzeba. Znaczy, chociaż powiem taka, że nie często ludzi tam gdzieś trzeba grzebać, wiesz, tak? Te zmiany na niższym poziomie są rzadkie, tak? Z reguły się już korzysta z tego, co jest, po prostu odbudowuje się kolejne warstwy już w naszych technologiach, korzysta się z tego po prostu, co nam dają. Więc to jest fajne. Natomiast wracając, więc mówię, takie hura przepisywanie od nowa aplikacji zamiast refaktoringu nie doświadczyłem. Chyba nawet nie słyszałem, albo na pewno nie słyszałem, żeby się powiodło, tak? Bo z reguły takie teksty, słuchajcie, przepiszmy aplikację, jakiś kawałek aplikacji, większa aplikacja od nowa, wychodzi od programistów, którzy szczerze mówiąc często po prostu nie są świadomi skomplikowania biznesowego, który doprowadził do tego, że ten kawałek tak wygląda, tak? Choć oczywiście tu znowu gwiazdka, ok, czasami faktycznie może się zdarzyć, że dostaliśmy na przykład kod od kolegów z Dalekiego Wschodu. Bo im tam nie szło i dali tam na ten, albo mieli coś zrobić, jakiś kawałek kodu, dali go nam, no i my patrzymy na ten kawałek kodu, no i łapiemy się za głowę, słuchajcie, chłopaki, trzeba to poprawić. Ale teraz to jest poprawianie po prostu, a nie zaoranie i zrobienie czegoś od nowa, okej? Okay? Więc jestem w stanie wyobrazić sobie takie przypadki, natomiast z doświadczenia to raczej nie mówić, dobra, napiszemy to od nowa, tylko po prostu usiąść, dokładnie zrozumieć, usiąść z zanietkami biznesowymi, dlaczego działa to tak, a nie inaczej i refaktorować małymi kroczkami, okej? Okay? No to spoko. O, jeszcze powiedz mi może, bo w tej książce było chyba bardzo hermetyczne środowisko, bo taki idealny przykład, nie? Tam było powiedziane, tak, że to była taka użyta alegoria czapek, zakładania czapek, że zakładasz czapkę, jak wprowadzasz nową funkcjonalność, to masz tam czapkę, nie wiem, programisty, a później przychodzi ci czas, gdzie zaczynasz refaktorować, nie? I ogólnie to jest takie, wiesz, powszechne, że wszędzie w firmie, no, będziesz musiał powiedzieć na swoim przykładzie, nie? Bo wiadomo, nie wiesz wszystkiego, ale że każdy tak refaktoruje ten kod? Czy to są takie odosobione przypadki, nie jest takie może powszechne? Nie, znaczy, powiem ci tak. Z tego, co ja zaobserwowałem, to tak, wchodzi nowy kod i masz tak, masz kawałki, które ty dopisałeś, gdzie dopieszczasz na maksa, które ty dopisałeś i wiesz, jak działają. Potem masz takie kawałki, które już są, wiesz, jak działają, ale co jakieś tam coś byś poprawił. I masz kawałki, które nie masz pojęcia, co robią, ich tego nie tykasz, bo jeśli coś naprawdę brzydkiego, to z reguły zaznaczasz sobie, słuchajcie, tu jest kawałek wszystkiego kodu, on robi mniej więcej to i to i to, trzeba by dokładnie spojrzeć i zrefaktorować, okay? I to jest historyjka na kiedyś. Bardzo, bardzo często to kiedyś nigdy nie nadchodzi. Właśnie miałem się pytać, czy to kiedyś nadchodzi. Nie, bo z reguły jest tyle roboty faktycznie biznesowej, że no nie ma, tak? Były, natomiast czy teraz mam? Teraz chyba nie mam, ale były takie momenty, że po prostu, słuchajcie, jest piątek, to pracujemy nad jakością kodu, nad refaktoringami, nie robimy biznesowych rzeczy, tylko właśnie pracujemy nad tym, że ten kod był lepszy, tak? Dopisujemy testy, tutaj, tak dalej. Oczywiście to różnie wychodzi. Zwłaszcza w programie, no ciężko tak, wiesz, w jeden dzień coś zrobić, nie, bez to tak naprawdę się nie chodziło, ale były takie inicjatywy. W tym zespole, nie chyba w poprzednich firmach nawet. No, ale w każdym razie. Zapomniałem, jakie było pytanie. O czym mówimy? Sorry, ale... Mówimy o wielowątkowości. Nie no, mówimy o refaktoryzacji, czy to jest powszechne, czy tak, nie, wiesz... Więc, tak, jest powszechne, jeśli są jakieś proste zmiany, tak? Jeśli widzi ktoś, że faktycznie
metoda ma za dużo zmiennych. Co fajnie, ktoś może wdzielić obiekt, tak, żeby tam przypisać, bo to jest mała zmiana, która z inteligencji robią za ciebie, tak? Przejąć jakieś wiesz, zmienne lokalne, gdzieś po ładniej poustawiać, ponazywać, takie drobne rzeczy. Tak często robi się po prostu strzała. Widzisz, wiesz, że coś będzie ładniejsze. I to też jest kwestia tego, żeby było faktycznie. Trzeba też rozdzielić to, co jest faktycznie subiektywnie lepsze, niż to, co tobie się wydaje lepsze, nie? Chyba po to jest też code review, nie? Żeby tak, ustalić, dokładnie. Tak. Bo jeśli wiesz, jeśli ktoś nazwał zmienną A, to wiesz, subiektywnie wszyscy ci powiedzą, że to jest zła nazwa i to trzeba zmienić, tak? Zależy, jak długo jej używasz, nie? Bo jak ci jest do jednej rzeczy potrzebne, no to. To swoją drogą, ale wiesz, jeśli to jest, wiesz, a jeśli nie wiem, nazwa nazywa się Number of Students, a ty ją zmieniasz na Count of Students, no to jest chyba bez sensu zmiana, tak? No synonim. Dokładnie, bo ty uważasz, że Count jest lepszym niż Number, nie? To jest takie, wiesz, to jest bez sensu zupełnie. Więc to też czego trzeba się nauczyć, co jest faktycznie lepsze, a co by było lepsze w twojej głowie dla ciebie. Ale generalnie tak, jeśli chodzi o to, jak wygląda refactoring, robi się go tak, no faktycznie, bo to faktycznie trzeba robić na bieżąco, żeby ten kod jakoś wyglądał z czasem. O, na przykład zmiana forów na streamy. To też się często widziałem, przy okazji robiło, jak już ludzie opanowali streamy, nie? Bo faktycznie dużo forów można wiele ładnie zapisać streamem po prostu. I takie rzeczy się robiło z czasem, nie? Tu robisz sobie jakiś feature i mówisz, o, tu jest jakiś for, który, wiesz, nawet nie musisz wszystkich, wiesz, poprawiasz jeden for z 10, nie? Ktoś inny poprawi kolejnego i kolejnego. No, małymi krokami to. Dokładnie, więc taki mindset przekłada się na dużą rzecz. Nie? Tak, więc taki mindset, czy takie nazwijmy to drobniejsze, bezpieczniejsze refactoringi, to faktycznie robi się przy okazji. I to jest bardzo dobra praktyka i mam przyjemność, że faktycznie się tak robi. Natomiast takie większe rzeczy, że coś po prostu, wiesz, jest bardzo skomplikowane, tak dalej, to z reguły się zaznacza, robi się ticket i ten ticket gdzieś tam jest. Bo tu wracam do poprzedniego pytania, bo to trzeba najpierw zrozumieć dokładnie, o co chodzi. Zastanowić się, czy ten kod tak wygląda, bo faktycznie tak wygląda, bo jest skomplikowana rzecz, czy faktycznie ktoś coś przejął, tak, z artyzmem. Więc no. Dobra. Ogólnie to pytań to by było na tyle. To znaczy się na pewno będę miał, bo wielowątkowość to jest też mega temat rzeka, mega ważny. I ja ogólnie jak zbierałem pytania rekrutacyjne, to aktualnie mam ich ponad 100, z czego 50 to jest sama wielowątkowość. Tak, bo wielowątkowość to jest taki temat głupi, że no z reguły taki przeciętny programista, jak ja na przykład, no to nie masz takiego bezpośredniego wyciągnięcia na wątki. Trzeba wiedzieć, że no tak naprawdę to pod spodem ci zatrzyma serwer aplikacyjny na przykład, tak? Po prostu. Obsługę wątków, na przykład, że każde połączenie, które się przychodzi, dostaje osobny wątek. Albo nie dostaje, zależy jak tam masz ustawiony program, nie? Więc to są bardziej tak naprawdę kwestie konfiguracyjne, niż programista jest bezpośrednio narażony na takie rzeczy, nie? Feature'y trzeba znać, bo to jest gdzieś tam się przemyka i tyle, nie? A takie rzeczy jak klacze i takie rzeczy to bardzo rzadko się spotka w kodzie. Są faktycznie, ale to jeśli chodzi o to właśnie ten procent, ile jest pytań z wielowątkowości, a jak często się faktycznie widuje, trzeba ją wykorzystać, no to są proporcje bardzo zaburzone. Po prostu wielowątkowość to jest wdzięczny temat do pytań. A, okej. Okay. Nie, kurczę, myślałem, że to jest mega taki temat, wiesz, powszechny, bo dobrze zaprojektować wielowątkowość, żeby, wiesz, ktoś nie mógł dwie osoby w jednym czasie jakiejś tablicy czy setu modyfikować, że są tak, to, wiesz, ale hasze i tak dalej, te specjalne kolekcje. Tak, ale tak naprawdę, jeśli na przykład dobrze piszesz program i to gdzieś tam jest załatwione za ciebie w tle na przykład, ok? Albo masz aplikację, która działa na jednym wątku, albo Java to ładnie potrafi rozdzielić i sama przypilnować, żeby to na siebie nie naszło. Albo pracujesz na obiektach immutable, które wiesz, że będą, wiesz, przekazywane podwątkowo i takie, jak powinny być i dalej, więc. Ale tak, generalnie, wiesz, tak naprawdę jakby się u nas zagłębić w TBW systemu, tam wielowątkowość jest pełna, tak? I to jest przypilnowane, tak dalej. I w sumie często wychodzą jakieś problemy z tym. Natomiast jak pracujesz w tych wyższych, powiedzmy, warstwach, piszesz serwisy, jakieś nowe funkcje biznesowe, tak dalej, no to już niekoniecznie tak często na sobie spotkania, tak? Tak to jest i to jest bardzo ważne i bardzo przydatne, natomiast to nie jest coś, z czym, że tak powiem, codziennie będziesz nowe wątki tworzył, tak?
bo od tego tak to nie wygląda. Okej, okay, dobra. Kurczę, to chyba nic, no Docker to też jest mega przydatne narzędzie, ale to takie w miarę intuicyjne, żeby tworzyć obrazy i tak dalej, także tutaj pytań kompletnie nie miałem. Wielowątkowość, no to temat rzeka. Mikroserwisy to mega fajna opcja, że wszystko jest takie małe i podzielone, niezależne od siebie. No w zasadzie to tyle, nie? Pytań rekrutacyjnych, właśnie, pytania rekrutacyjne. Na czym powinienem się skupić, uważasz? W sensie na takiej czystej Javie, czy na czymś jeszcze? Przygotowując po prostu te pytania, nie? Bo wiesz, jakbym tak chciał wszystko... Myślę, co masz na myśli? Przez czystą Javę. Najczęstsze pytania, czy nie wiem, czy większość pytań, żeby się skupić na Springu, czy na, nie wiem, na wielowątkowości, czy na czystej Javie? Wszystko, niestety wszystko. Wszystko, okej. Okay. Tak, bo są, no jest to wszystko, bo wiem, że ich jest masa, będzie ich masa, ale niestety no tak to wygląda. Bo będziesz aplikował, wiesz, no na przykład no, my nie zadajemy pytań o Hibernate'a, bo my jesteśmy na takim poziomie kawałek naszej aplikacji, że po prostu nie ma bezpośredniego spięcia z bazą danych, przynajmniej na jakimś skomplikowanym poziomie, że musimy mieć spec od baz danych, a nie kogoś, kto tam po prostu podstawowego JPL-a, nie? Więc na przykład jakbyś tu, no to wiadomo, nie potrzebujesz tego Hibernate'a, no ale nie wiadomo czego firma będzie potrzebować, do której aplikujesz, tak? Więc po prostu lepiej tak naprawdę przygotować się z tych rzeczy, które są w tej roadmapie wypisane. Dobra. No, okej. Okay. No, nie, no wiesz, pytania rekrutacyjne są spoko, bo i tak ugruntowują twoją wiedzę, nie? Tak, de facto uczysz, tak, tak. No dobra, nie, to by było na tyle, to możemy przejść do meritum tak w zasadzie. Czyli mega ważnej rzeczy, to znaczy będziesz mi mówił wymagania, jakie musi mieć moja aplikacja. Ogólnie co ona będzie robić i tak dalej. Nie wiem, jak to zrealizujemy, chyba że masz jakiś plan. Nie mam zupełnie planu. Jestem zupełnie przygotowany na dzisiejszą akcję, proszę pana. Znaczy, słuchaj, no to możemy po prostu przegadać, co tam musi być. Jak to taka, że powiem, najpoprawniej. Inaczej, to ja może trochę powiem, co ja planuję zrobić w tym kursie, o którym wspominałem. Okay? Więc ci powiem, co ja tam robię. To jest w sumie to, co ja uważam, że tam będzie, nie? Że jest potrzebne. Więc tak. Na pewno Spring Data. Na pewno niech tam będą jakieś zapytania, nazwijmy to customowe, tak? Czyli nie tylko find all students by name, tylko jakieś takie zapytanie, gdzie faktycznie to JPQL-a, tak, JPQL-a musisz napisać i żeby miał parametry najlepiej, nie? Więc żebyś właśnie jakieś własne były. To jest jeden temat. No security na pewno i security nie tylko, że robisz stronkę na template engine, ale też security jeśli chodzi o te resty, tak? I teraz właśnie chodzi o kolejna kwestia. No pracując ze Springiem, nie wiem co mam u Ciebie w kursie, bo ktoś robiłeś, mamy albo TimeLeaf'a, czyli Template Engine, tak? Były u Ciebie w kursie? TimeLeaf, Template Engines, okej, okay, to jest jedna opcja, że tak powiem, wyjścia na świat w Springu. No druga opcja jest po prostu resty, tak? Resty były w kursie? Były, no. No to są dwie takie opcje. Resty na pewno muszą być, bo to jako dla backendowca to jest podstawa. Czyli choćby operacje, które robią standardowe CRUDy, na pewno obsługa błędów, właśnie na pewno jakieś security na tym poziomie. I co jeszcze? Z template engine'em, no to nie wiem. To bym do zastanowienia się. Co ja robię w tym swoim kursie? To jest tak, że robimy najpierw zaczynamy od template engine'a, czyli normalnie stronę HTTP robimy czystym HTML, znaczy w TimeLeafie, nie? Czyli templatki w TimeLeafie. Spring staje i są strona, bo temat z poprzedniego kursu, czyli system rezerwacji, czyli tam możesz sobie wyklikać, interfejs użytkownika, ok? Standardowo. A właśnie, bo to już nie będzie taka aplikacja odpalana na desktopie, tylko to będzie aplikacja webowa już, nie? Tak, dokładnie.
Więc to jest jeden temat. A drugi temat, który będzie, to też najpierw zrobimy to, a potem planuję zrobić resty do tego, tak? Czyli będzie, bo na przykład, wiesz, ty masz system rezerwacji hotelowej, no i nie wiem, Booking.com chce uderzać do twojego systemu, żeby pobierać dane, nie? Czy o wolnych pokojach, tak dalej. Więc resty też będą. Natomiast, więc resty muszą być na pewno w tym, co ty będziesz tworzył. I teraz albo sobie po prostu robisz postmana i robisz requesty postmanem, żeby sprawdzać te resty. No albo te, więc to na pewno. Ale jeszcze masz template engine. No i tu nie wiem, tu czy będziesz chciał, czy nie, nie? Chyba to powiem się, żeby miał ręce i nogi. No ja wymyślę ten swój sposób, że to jest, tak powiem, strona hotelu, firmy, gdzie może tam pani w recepcji może sobie zarezerwować, a druga opcja to jest właśnie takie dla automatów, nie? To ma ręce i nogi, moim zdaniem. Jeśli chodzi o resty, też jest Swagger. Nie był poruszony tam u ciebie na kursie? Jeszcze raz co? Swagger. Swagger. Wiesz co? To jest. Wydaje mi się, że nie. To jest specyfikacja, powiedzmy, do tworzenia restów. To ma dużo, znaczy możesz w ogóle, wiesz, tam, powiedzmy, zdefiniować sobie resta, co przychodzi, co wychodzi, tylko w tym, w tej specyfikacji i na przykład na tej podstawie są programy, które wygenerują ci po prostu na podstawie tego już całą aplikację restfulową. Natomiast generalnie to jest bardziej przydatne do tworzenia po prostu dokumentacji restowej. I też bardzo popularne, więc tu też myślę, warto by się przyjrzeć Swaggerowi, czy napiszę ci. Aha, ja już sobie ogarnęłem, robię sobie notatki tego, co mówisz. Okay. Więc temu też można się przyjrzeć, żeby zrobić po prostu dokumentację tego Swaggerową i żeby cię mógł sobie poklikać po tym twoim mapie. Co ci jeszcze mogę doradzić? To może tak. To wszystko na pewno będzie na Spring Boot'cie, żeby to wszystko ładniej tak dalej połączyć. Także może jakieś technologie, wiesz, co mam użyć, w sensie, wiesz, mam to, co mówiłeś, Spring Data, Spring Security, resty, ten Swagger. Zapiszę sobie Spring Boot na pewno, bo to jest obowiązek. Spring MVC. Ale czy to się musisz używasz? No bo MVC, no. Nieważne, czy masz resty, czy template agina, MVC tam jest pod spodem, tak? Kursu jeszcze, co tutaj było. Znaczy, no jak będę uważał, że coś trzeba użyć i tak dalej, no to po prostu użyję tego, nie? Jest tam Spring Validation i tak dalej, no to też musowo, nie? No bo to ułatwia sprawę. Tak. Testy. Testy, oczywiście, testy jednostkowe na pewno. Jeszcze się to tak, ale jakieś coś konkretne wymagania? Nie rozumiem pytania. Znaczy testy jednostkowe, te tych komponentów springowych również, nie tylko logiki tam na serwisach. Okej, dobra. To będzie okazja, żeby Moki użyć bardziej, bo tak chyba to. Tu tak, zdecydowanie bardziej. To chyba raz no jeszcze, czy dwa. No i kwestia tego, że fajnie by było, gdyby to było. Aha, może na przykład jeszcze się skupić na przykład na eventy, żeby użyć eventy gdzieś. Nie wiem, czy w kursie mówiono o eventach. Bo Spring ma ładnie wbudowany mechanizm eventów, że na przykład jest rezerwacja. Możesz wysłać event, że dokonano rezerwacji i przechwytują to niezależne te nasłuchiwacze. Na przykład jeden może, nie wiem, zapisywać do historii transakcji, nie może wysyłać maila do klienta i tak dalej, nie? Okay. Bo ja to usiłuję. Wiesz, jak czegoś nie było i tak dalej, to ja sobie sam to ogarnę, nie? No, więc coś takiego jest fajne. No, logika biznesowa, żeby jakaś była, nie tylko krót, tylko choćby jakiś kawałek, wiesz, sprawdzania, czy wolne terminy pokazywania, takie inne rzeczy. Okej, dobra, no to plus minus to będzie to samo, co robiliśmy ostatnim tym twoim od Red Installera, nie? To będzie plus minus to. Tak, plus minus. Znaczy, no myślę, że to jest po prostu wdzięczny temat do zrobienia aplikacji, okej? Okay? Wiadomo, możesz robić, nie wiem, od biblioteki, od wyproszenia książek, czegokolwiek innego, nie? Taka biblioteka też może mieć tam parę ciekawych funkcjonalności, jakieś naliczanie kary, takie fajne rzeczy, wiesz, które automatycznie się robią gdzieś w tle. No i tyle chyba z takich podstawowych rzeczy, wiesz, no bo to są takie podstawy, które trzeba znać po prostu i z nich warto skorzystać tutaj. Dobra, to jeszcze może powiedz, jaki czas by był rozsądny, żeby to zamknąć się w nim z zrobieniem tego, bo ostatnio to była taka sytuacja niestandardowa, znaczy ostatnio przy tym
Kole Fortuny, że trochę mi zeszło, ale to takie niezależne rzeczy, w sensie święta były i tak dalej. A ile uważasz, że w jakim czasie powinienem się zamknąć z tym? Nie wiem, 2 tygodnie, miesiąc, 3 tygodnie? Bardziej miesiąc. Myślę, że spokojnie miesiąc można to poświęcić. Jak zrobisz 2 tygodnie, w tydzień spoko, super, ale... W tydzień na pewno nie, bo teraz w przyszłym tygodniu mi 2-3 dni wypadną, tak losowo, nie z mojej winy. Więc myślę, że w tydzień nie, także myślę nawet, że za tydzień, w niedzielę, to nie spotkamy się, tylko ewentualnie za 2, nie, bo wtedy już będę miał coś więcej do pokazania. A też no, zrobimy kontrolę i wykazać się dalej, nie? Nie ma sensu, żebym twojego czasu zajmował. No i tyle, nie? Jak czegoś nie będę wiedział, bo na pewno to będzie, to będę się na bieżąco uczył. Postaram się ciebie nie pytać, chyba że naprawdę już utknę na dzień czy dwa, żeby to już nie będzie sensu tracić czasu. Jasne. No i w zasadzie to tyle, nie? To fajnie, bo będę musiał na czymś skupić, nie? Tak właśnie myślę, ale nie, to co wymieniliśmy chyba jest dostateczne, żeby jakąś tam rozsądną aplikację zrobić, nie? Wiadomo, może zrobić, nie wiem, aplikację bankową, jakieś rzeczy, jest dużo pomysłów. Tylko myślę, że warto też by było, gdyby jednak zrobić jakiś frontend HTML-owy, wiesz, żeby użytkownik mógł sobie poklikać. Bo wtedy możesz to wystawić. Aha, no i warto to będzie to wystawić, gdzieś po prostu postawić. Albo na Google Cloudzie, albo na Amazonie, w sensie AWS-ie, albo na jakimś MyDevilu naszym. Żeby okay. To po prostu działało cały czas, żeby ktoś mógł sobie poklikać. No. To będzie trochę kosztować, żeby to utrzymać, aż trochę, no parę dolarów. Ale myślę, że warto będzie, bo to zawsze lepiej, jak ktoś podasz, słuchajcie, to jest moja aplikacja, to jest adres, kliknij. Aha, no właśnie, tworzenie konta użytkownika, nie logowanie się, to wszystko. No. Konto admina i tak dalej. No, dokładnie. No kurczę, to już będzie przedsięwzięcie. No ale fajnie, dobrze. No dobra, czyli w sumie teraz ta aplikacja i potem już pytania i szukanie pracy będzie. Właśnie odnośnie szukania pracy, to powiem ci, że obserwuję sobie cały czas jakieś różne grupki i to jest masakra, jak wszyscy piszą w komentarzach. Hej, postanowiłem się przebranżowić. Znaczy, to nie jest masakra, to jest normalna rzecz. No, sam jestem w takiej sytuacji, ale pod spodem komentarzy. Daruj sobie, juniorów jest za dużo. Będziesz pracował za pół bochenka chleba, bo będzie tylu chętnych na twoje miejsce. Jeśli będzie pracował, to już będzie sukces. No, nie, naprawdę jest taka, że jest. Jest. No powoli teraz już firmy rekrutują i tak dalej. No ale wiesz, jest w tej dobrej sytuacji, że masz w miarę ogarnięty angielski, a i teraz dużo osób remote szuka, więc nawet dla zagranicznej firmy możesz sobie pracować. Więc... Kurczę, wiesz co, dla zagranicznej już poruszyliśmy, to nie chciałbym na razie. Pewnie wiesz, zrozumiałbym, ale wiesz, ja rozumiem dużo, ale żeby zebrać zdanie i tak dalej, się wysłowić po angielsku, to tak, żeby pracować z normalnymi ludźmi, jest takimi native English i tak dalej, to może być ciężko. Nie mówię, no, że znaczy, nie. Znaczy, ale... tak, zgodzę się w 100%, tylko że powiem, no, masz szersze opcje troszkę, nie? No, pewnie tak. W razie czego. No, ale myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy. Za 2 miesiące pewnie będziemy. Około października, nie? To już chyba się zacznie. Myślę, że tak. No, chociaż nie, sierpień zajdzie pewnie tą aplikację twoją. Wrzesień nauka pytań faktycznie. No, faktycznie, październik myślę, że będziesz. Może będzie można słuchać CV-ki gdzieś. No i będziemy pewnie mieć takie spotkanie, że tam sobie, nie wiem, przeprowadzimy taką rozmowę, jakieś zadania rekrutacyjne. Live tak. Czy coś, żeby zobaczyłem, czy to w ogóle jest sens, nie? Albo ewentualnie jakie mam braki. Jak najbardziej. No. Dobra. Wszystko wiemy? Wiemy. Dobra, to w takim razie dzięki za uwagę i do zobaczenia. Więc następnym razem będziemy pewnie znajdować się nad kodem Marcina i proszę sobie do poprawy. Dobra, na razie, trzymajcie się.